Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj zrobimy sobie haul zakupowy. Pokażę Wam, co fajnego dorwałam tym razem na dwóch stronach internetowych, takich jak ASOS i Vinted. Pochwalę Wam się, co kupiłam, może Wam coś się spodoba, może też poszukacie czegoś ciekawego. Więc przejdźmy do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest bardzo fajna bluzka. Ja już ją wyprałam i ona jest cała w kłakach, bo mi się kłaczy dywan. Ona jest taka. Tutaj ma takie sznureczki. Tutaj ma takie ramionko wystające i jest ona z taką fajną czachą. Jest ona z Shaina. Ale kupiłam ją na Vinted. Już Wam mówię za ile. I kupiłam ją za 16 zł, więc bardzo fajna cena. A, i jeszcze tutaj ma taki rozporek z tyłu fajny. Jest przyjemna w dotyku. Ja już miałam bluzeczki z tego. Mogłaby być trochę mniejsza, ale nie ma tragedii. Teraz ja już cała oblazłam w kłakach od tego. Muszę ją odkłaczyć, bo ją już wyprałam. Bo wszystkie rzeczy sobie wcześniej rozpakowałam, żeby tutaj już nie zajmować czasu. Więc przejdźmy do przymierzania i zobaczmy, jak w niej wyglądam. A tak wygląda ta bluzeczka. Popatrzcie, tutaj mamy na sznureczkach. Utrzymuje się ona na ramionach. Mogłaby być troszkę mniejsza tutaj, ale mi to nie przeszkadza. Tutaj mamy takie pseudo rękawki wycinane z ramionkiem. Myślę, że nadruk jest fajny, odpowiednia jest długość. No, tu troszkę jest, ale może tutaj da się bardziej, wiecie, związać to i to też nie będzie tak tutaj widoczne. I z tyłu ma tutaj ten rozporeczek, jak widać na tyłku. Więc myślę, że ona jest fajna, ona mi się chyba nie powiem, że najbardziej, ale jest jedną z moich chyba ulubionych w tym zestawieniu. A kolejną rzeczą, którą kupiłam, teraz dla odmiany, przejdźmy może do ASOS, jest kurtka. I uwaga, kupiłam tą kurtkę za 90 zł, przecenioną ze 120. Nie wiem, czy ona tyle w rzeczywistości kosztowała, czy to jest po prostu taki chwyt marketingowy, ale jest, popatrzcie, fantastyczna, fantastyczna. Nie wiem, jak powinno się nazywać taką kurtkę, bomberka czy coś takiego. Panterkę, jest taka puchowa, ma takie kieszenie tutaj. Jest bez kaptura. Jest dosyć krótka, ale wygląda fantastycznie. Zaraz, sami się przekonacie, więc przymierzmy ją! A więc tak wygląda kurteczka, ja jestem bardzo zadowolona z niej. Kieszonki, nie kieszonki. Wiecie, cieplutka, ale troszkę krótka. Już Wam pokazuję, jak się zapnę. O, proszę bardzo, zapięta. Kieszoneczki są. I elegancier do tego nereczka. Buciki, bo ja tak bez skarpetek. Ale mi się bardzo podoba. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest również coś w panterkę. Z tego powodu, że ja lubię panterkę. I historia tej rzeczy jest taka, że ja myślałam, że to jest sukienka. Byłam przekonana w 100%, ona była na manekinie, ja już ją widziałam, że jest tak do połowy uda. Mówię, fajna sukieneczka, wezmę sobie i potem, wiecie, to jest takie wow, jakie fajne, dobra, biorę. O, jeszcze pani szybko mi obniżyła, dobra, kupuję. I potem wchodzę jeszcze raz w to i tak czytam bluzka. I tak mówię, okej, zobaczymy, może będzie taka dłuższa, może jakaś tunika czy coś. No ale niestety, z tego nie będzie tuniki, ale jest fajna bluzka. I kupiłam ją również na Vinted. Jest ona w panterkę, ma tutaj takie zwężone rękawki. Tutaj ma falbankę, jak widać. I tutaj ma taką gumkę, dosyć mocno rozciąganą. Jest ona z New Looka, więc bardzo fajna firma. Jest ona taka opuszczana, można ją mieć na ramionkach i można ją sobie opuścić fajnie.
I już Wam mówię, ile za nią zapłaciłam. Zapłaciłam za nią 35 zł, więc wcale nie tak tanio, ale myślę, że jeśli chodzi o materiał i o wykonanie, jest to dobra bardzo cena. Więc przymierz mi i zobaczmy mnie w tym. A więc kochani, kolejna bluzeczka wygląda w ten sposób. Oczywiście mam nieodpowiedni stanik, więc nie patrzcie na to. Możemy tą bluzeczkę nosić tak, a możemy sobie ją założyć w ten sposób. Ale mi osobiście podoba się bardziej tak. Ma ona fajne rękawki, jak widzicie, tu są takie dzwonowate, zwężone. Mi się bardzo podoba, ale miałam nadzieję, że to jednak będzie sukienka. Jego sukienka wyglądałaby lepiej. A więc zostało mi jeszcze trochę rzeczy, więc bez zwlekania przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest bluza. Bluza kupiona na Vinted. Od razu jakoś tak siedziałam i mi wpadło w oko i mówię, muszę ją mieć. No i ją kupiłam za 15 zł. Spójrzcie. Jest to taka bluza, dosyć długa. Ma tutaj kieszeń. I mamy tutaj takiego kotka z łapkami. Jest ona z kapturem. Jest ona z takiego dosyć lejącego się materiału. Dosyć szeroka, więc fajnie, pewnie będzie luźna. Uważam, że muszę ją wyprać pierw. Z tego Vinted to nigdy nie wiadomo. Więc jeszcze nawet jej nie przymierzałam. Widziałam tylko, że jest duża i że będzie fajnie wyglądać. Bo to jest, tutaj macie z Shayna też. Bluza. Więc może zobaczmy, jak w niej wygląda. A więc tak wygląda bluza. Jest trochę szeroka, ale może być. Ja lubię takie szerokie bluzy. Kurczę, jestem mało przekonana trochę do tych rękawów, bo one tutaj są trochę jakby za luźne. Jakby miały gumeczkę jeszcze bardziej, to by mi się bardziej to podobało. Kapturek, jak widzicie, jest dosyć taki spory, nawet bym powiedziała. Myślę, że spoko. Czy po domu, czy pod kurtkę, jest git. Jest dosyć długa, zatyłek, więc bardzo fajnie. A teraz może trochę przejdźmy do innej kategorii. Może bardziej trochę kategoria beauty, bo tutaj chodzi o włos. I kupiłam sobie taki oto wałek do włosów. Widziałam, jak dużo dziewczyn właśnie śpi w tych wałkach i robi sobie włosy. Zaraz otworzę, bo szeleszczę strasznie. Tutaj jest właśnie instrukcja, jak to robić. Zakładacie sobie ten wałek tutaj przez głowę, przypinacie sobie spinką. Oczywiście włosy macie uczesane na przedziałek i zaplatacie na jednej stronie wałka włosy i na drugiej. I tak albo chodzicie sobie po domu, albo idziecie spać i włosy Wam wysychają i ponoć są bardzo ładne loki, więc mam nadzieję, że się przekonam o tym. I w zestawie jest wałek, są dwie gumki, żeby związać i jest ta spinka, żeby zacząć sobie... Boże, jak ciężko się naciska. Właśnie to wygląda tak, że tutaj sobie przypinamy ten wałek. Ała! I tutaj sobie włosy zaplatamy. Będę śmiesznie wyglądać. Może kiedyś, jak chcecie, to możemy zrobić z tego film, jak sobie to zaplatam na głowie. Więc jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, dajcie znać w komentarzu. I jeszcze chciałabym Was przy okazji tego bardziej vintedowego holu zaprosić na mój Vinted, tam dużo rzeczy sprzedaję, więc zapraszam Was serdecznie, tutaj macie mój nick, wchodźcie, kupujcie za grosze, ja po prostu niektóre rzeczy kupuję do filmów i później nie ma sensu, żebym je trzymała i się ich pozbywam, więc tam możecie znaleźć jakieś ciekawe rzeczy dla siebie. A teraz przechodząc dalej do tego wałka. Ten wałek kosztował 29,99, a z wysyłką było to niecałe 40 zł. Więc dosyć sporo jak za taki wałek. Oglądałam jeszcze takie wałki właśnie na Vinted. Były dwa, ale myślę, że nie ufałabym, że one są nieużywane, bo tak wyglądały, no powiem Wam szczerze, że niezbyt ciekawie. I nie wiedziałabym, czy one są nieużywane i tak się bałam, tak po kimś. Wiecie, wolałam sobie kupić nowy swój miecz.
Więc przejdźmy teraz może do kolejnych rzeczy od razu tutaj, które mam z brzegu. Tutaj miałam, kupiłam parę rzeczy jeszcze z ASOS. I tutaj akurat mam pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, jest to błyszczyk. Kupiłam sobie taki błyszczyk firmy Banimi albo Barimi. Nie wiem co, bo to jest taką dziwną czcionką. I jest to ponoć błyszczyk powiększający usta, więc na wizji od razu się przekonamy, bo ja muszę przecież testować, co kupiłam. Kosztował on, moi drodzy, słuchajcie, 28 zł, więc wcale nie był taki tani. Ja rzadko używam błyszczyków, mam trochę ich, ale jednak wolę takie klasyczne, nawilżające pomadki. Tutaj zawsze mam w swoim biurze te pomadki i sobie ustka smaruję. Cały czas otwieram, nie? Jakby co, żeby nie było, co ja tak długo robię. To jest chyba Bunny M, jakoś tak. No i on jest taki brokatowy jakiś. Diamond kolor, więc sprawdźmy od razu. Tutaj do kamery się... wysztafituje. Czy coś widać jakoś? Jakieś błyski? No trochę się świeci. Pachnie... nie wiem jak. Nie wiem czy to... trochę jak grejpfrut. A na ustach czuję... nie wiem... miętę jakąś, czy aloes, to chyba chodzi o to właśnie, to co niby powiększa te usta, że to tak zaczyna szczypać, bo czuję takie szczypanie. Zobaczymy, będę miała cały czas tą pomadkę, zobaczymy czy w trakcie powiększą mi się może usta. I kolejną rzeczą są to takie oto plastry z woskiem, paski z woskiem do depilacji brwi. Kupiłam je za 14 zł na ASOS. Jestem ciekawa. Zawsze skubię gdzieś tutaj te brwi, te małe włoski sama sobie, więc może to będzie jakaś szybsza alternatywa, może to dobrze chwyci, od razu nie będę musiała tam po jednym włosku dziubać. Chciałam sobie sprawdzić. Jeśli jesteście tego ciekawi, próbuję otworzyć oczywiście. Jeśli jesteście tego ciekawi, to też możecie dać znać. No już pół opakowania rozwaliłam. Możecie dać znać, to może też nagramy o tym film. Ja już tutaj próbuję się dostać, ale nie do końca wiem, o co tu chodzi, bo są... aha, dobra, widzę, bo są takie cztery jakby... nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie, bo się odbija światło. Są takie cztery jakby takie zawinięte, nie wiem, jak wam powiedzieć, paski. I są cztery takie małe, krótkie jakby. I mamy tych karteczek. Widzicie? Trzy. No nie wiem, muszę przeczytać instrukcję, wiecie, bo ja sama nie wiem dokładnie, czy to trzeba rozgrzać, czy to co trzeba z tym zrobić, co się, ja nie wiem, wszystko się przykleiło. Jakby one były sklejone w jedną całość, nie wiem, jakoś na razie tego nie mogę ogarnąć, tu mam instrukcję. Na pewno później to sobie jakoś ogarnę, bo już nie chcę tutaj przedłużać. Ale myślę, że jeśli to będzie szybkie, łatwe i proste, to może to być jakaś alternatywa dobra do usuwania brwi. Coraz bardziej czuję, że mnie szczypią te usta. Nie wiem, może to ma tylko dać taki efekt szczypania, może... ja nie wiem, ja nie widzę różnicy na kamerze. Ale czuję, że mnie szczypią, naprawdę tak ostro. Ostro dają, ostro. Dobra, moi drodzy, przejdźmy dalej. Mamy jeszcze tutaj dwie rzeczy. Mamy dwie rzeczy i może tą najlepszą zostawię na koniec. I teraz Wam pokażę koszulkę. Tak, pokażę Wam bluzkę. Fajną bluzkę, a na ASOS ją kupiłam za 34 zł i podobno była przeceniona z 110. Nie wiem, ja bym za nią 110 w życiu nie dała. Jeszcze mam ją tutaj, o. Zapakowaną, nawet jej nie otwierałam. Masakra, jak mnie szczypią te usta. Mam duże usta? A wiesz, jak mnie szczypią? A więc już otworzyłam. Materiał czuję jest bardzo dobrej jakości. No i się okazuje, że to jest krótka bluzka. Jest to krótka bluzka z frędzlami, bardzo szeroka.
Ale nie wiem, czy będzie aż taka krótka. Ma ona frędzelki i koraliki. Bardzo mi się podoba. Myślę, że do leggingsów z wyższym stanem będzie spoko. Mi to nie przeszkadza, że ona jest krótka, serio. Nie mam z tym problemów, czy ktoś patrzy się na mój bebech, czy nie. Jakoś mnie to mało obchodzi. Myślę, że jest w ładnym kolorze. Może mi pasować do włosów. Ale po co mamy się zastanawiać, czy będzie mi pasować? Lepiej ją przymierzyć, więc przejdźmy do przymierania. A więc kochani, bluzeczka prezentuje się bardzo fajnie. Nie jest wcale aż taka krótka. Te frędzelki dają dużo. Właśnie odpadł koralik. Czy wy to widzieliście? Mam nadzieję, że tak. Skąd mój koralik odpadł? Nie wierzę. Ale koralika sobie przyczepimy. Dobra, nieważne. Koralik mi odpadł, ale ważne jest to, że bluzka jest z bawełny, 100% bawełna, więc jest bardzo milutka. Z tyłu nie, też to nie wygląda źle, wygląda to dobrze, bo nie jest za krótka, więc ja jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, która jest dla mnie hitem, po prostu jest hitem. Na Vinted dorwałam ogrodniczki, naprawdę wyglądają fantastycznie, podobają mi się. Bałam się trochę je kupić, bo bałam się, że będą na mnie za małe bądź za duże, bo pani podawała takie wymiary, że nie zgadzało mi się ani w pasie, ani w biodrach, bo w biodrach wychodziło, że są 20 cm szersze niż ja, a w pasie, że są 20 cm mniejsze niż ja, no ale z tego wszystkiego wyszło, że się w nie zmieszczę. I są super, już wam pokazuję. Pokazuję wam. Spójrzcie. Jeansowe ogrodniczki. Tutaj mamy taki nadruk na kieszonce. Tutaj mamy taki nadruk na nogawce. Są one wycierane i z prostą nogawką. Tutaj na kamerze wam za dużo nie pokażę, bo nie rozciągnę ich aż tak. Więc od razu wam je pokażę na sobie. A więc tak, moi drodzy, wyglądam w ogrodniczkach. Myślę, że jest spoko. Mi się podobają bardzo. Tutaj nawet widać moje tatuaże przez dziury. Fajne mają kieszenie. Ja się dobrze w nich czuję. A więc mi się bardzo podobają. Dajcie znać, co myślicie. I to już wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla was z mojego haulu. Ja jestem bardzo zadowolona. Wszystkie rzeczy na mnie pasują. Uważam, że wyglądam fajnie. Mam nadzieję, że wam też się podobają. Chciałabym wam powiedzieć, że nie warto czasami kupować na tych drogich stronach, bo na rzeczach używanych, takich jak Vinted, są używane, nieużywane. Można dorwać naprawdę fajne rzeczy. Ja wam bardzo polecam i przypominam, tutaj macie moją nazwę, Missy Strawberry, możecie wpadać do mnie na Vinted. Dajcie znać, jeśli piszecie do mnie na Vinted, czy chcecie coś kupić i oglądaliście mój film. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Ostatnio trochę mniej mnie tutaj, ale już do was wracam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!